Ejka, kochani, dzisiaj otwieramy kalendarz Alverde, jest on z demo, kosztował około 15-20 euro, bo już nie pamiętam. Więc przejdźmy od razu do otwierania. Zaczynamy od jedynki, już sobie ją znalazłam. I mamy tutaj krem do rąk. Idziemy do dwójki. Dwójkę mamy w górnym rogu. I tutaj Jacek przychodzi z pomocą. I w dwójce mamy krem oil dusz. To jest chyba żel pod prysznic. Jakiś kremowy. Teraz sprawdzimy. Ładnie pachnie. Pachnie tak świątecznie. Lecimy do trójki. Trójkę mamy tutaj. Dużo par rąk się wyświetla. Ale cóż. I mamy tutaj maskę do włosów. Bo już widzę, że tutaj jest hair maskę w jakiejś świątecznej odsłonie. Spoko, na pewno zużyję. Czwóreczkę mamy tutaj. Soft cream. Mamy soft cream. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest chyba balsam do ciała, taki kremowy. Bio Macadamia. Muszę powąchać. Tak, to jest jakiś krem balsam, bo ma nawet taką konsystencję. Lecimy do piątki. Piątka jest u Jacka. I w piątce mamy taki balsam aloe vera. Bardzo fajne. Szóstkę. Kto ma szóstkę? Jacek ma szóstkę. I w szóstce mamy odżywkę do włosów z masłem shea. Muszę powąchać. Ładnie pachnie, może być. Siódemka. W siódemce mamy kremowy żel pod prysznic. Bio kakao. Ciekawe, czy jest brązowy. Nie, jest biały. Ale mocno pachnie kakaem, naprawdę. Tak mocno, mocno. Teraz mamy ósemkę. A w ósemce mamy szampon. I też on jest z tej serii masło shea. Dziewiątka jest taka maluśka. A więc w dziewiątce mamy pomadkę nawilżającą. Pachnie też jakoś ładnie, ale nie mam tutaj napisane. A, jest Bio Macadamia. Dziesiątka. I w dziesiątce mamy balsam do włosów. I teraz mamy jaki numer? 11. I w jedenastce mamy taki płyn do kąpieli, co robi bąbelki. Tak wlewamy do kąpieli i będzie ładnie pachnieć i będzie bąbelkowo. O zapachu pomarańczy. Dwunastka. Kto ma dwunastkę? Na środku. W dwunastce mamy żel pod prysznic kolejny, tym razem pomarańczowy. Bardzo ładnie pachnie. Trzynastka. W trzynastce mamy kolejny krem do rąk. Muszę sprawdzić, jaki był tamten. Tamten był masło shea, a ten mamy wanilię. Spoko, takie świąteczne zapachy porobili. Teraz trzynastka. Trzynastka jeszcze chyba. A, była, dobra, czternastka. I tutaj mamy kolejny pielęgnacyjny żel pod prysznic. Piętnastka. W piętnastce mamy balsam do ciała. Szesnastka. Mamy tutaj balsam do rąk i paznokci. Mam nadzieję, że widać tutaj dobrze. Siedemnastka. I mamy tutaj żel peelingujący do ciała. Waniliowy. Osiemnastka. Mamy w osiemnastce krem do stóp pomarańczowy. Dziewiętnastka. Już widzę 24. A w dziewiętnastce mamy 24-godzinny krem do twarzy o zapachu rumianku. Dwudziestka. Już zbliżamy się do końca. Oczywiście, żeby nie ominęły Was kolejne kalendarze,
Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, łapce w górze i oczywiście zaglądajcie na moje media społecznościowe. TikTok, Instagram, Twitter, Vinted. Mamy w kolejnym okienku Body Lotion, balsam do ciała 21. W 21 mamy taki fluid do twarzy, do mycia twarzy. 22. W okienku 22 mamy kolejny żel pod prysznic. Tym razem jest on z brokatem. Może uda mi się tutaj wam... O, widzicie? Jest brokatowy. Bardzo delikatnie pachnie. 23. I mamy tutaj peeling. I 24. Ostatnie okienko, nie największe. I w 24 mamy maskę do twarzy. No, czy to jest 24 okienko, czy jest najlepsze? Tutaj wam pokażę, tyle kosmetyków mieliśmy w tym kalendarzu. Myślę, że się opłaca. Długo będzie można się pluskać w tych rzeczach. Ja jestem zadowolona za taką cenę. Myślę, że fajny kalendarz. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych bądź poprzednich filmów. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!